Dzień dobry Państwu, Emilia Pobłocka, witam bardzo serdecznie. To jest oczywiście nasz poranek z programem Polska na Dzień Dobry i już teraz stały element piątkowego poranka, czyli tydzień polityczny według Rafała Ziemkiewicza. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Rafale, czy się słyszymy? Słyszymy się, dzień dobry, witam Cię i witam Państwa. Uwielbiam, jak nazywasz mnie elementem. W młodości, młodość mi to przypomina, kiedy byłem elementem antysocjalistycznym. A teraz to nie wiem, jakim jest to chyba elementem anty-LGBT czy antyeuropejskim, pewnie jedno i drugie naraz. I może jeszcze antypodniesienie. Rafale, o tym jeszcze powiemy, ale powiedzmy najpierw o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Właśnie, czy to było tylko kurtuazyjne spotkanie, czy jednak coś może nowego, świeżego wniosło ono do polskiej polityki? To było oczywiście spotkanie kurtuazyjne, ale taka kurtuazja jest potrzebna i ona dobrze robi. To było spotkanie przede wszystkim schizofreniczne, no bo Rafał Trzaskowski spotkał się z prezydentem, którego nie uznaje. To znaczy właściwie nie wiadomo, czy uznaje, czy nie uznaje, bo najpierw zadeklarował jednak, że przyjmuje do wiadomości porażkę w wyborach. Potem złożył protest wyborczy, domagając się powtórzenia tych wyborów. W spotkaniach w swojej bańce, że tak powiem, do wewnątrz, do swojej partii, może on sam to mówi rzadziej, ale Borys Budka i wszyscy inni ludzie przy nim powtarzają konsekwentnie, że wybory były nieuczciwe, że są wybory były sfałszowane przez TVP konkretnie, która to TVP była stronnicza, w związku z tym wybory się nie liczą, więc ten prezydent jest nielegalny. Mają tam jakichś takich swoich prawników typu pana Matczaka czy pana Małeckiego, którzy mówią, że nie tylko wybory były nielegalne, ale i Sąd Najwyższy, który nie chce tego potwierdzić, też jest nielegalny. No ale z jednej strony właśnie do swojej bańki mówią, że to jest wszystko nielegalne, natomiast przed ludźmi normalnymi postanowił wyraźnie Rafał Trzaskowski udawać, że jednak, że jest normalny i że jednak uznaje porządek prawny istniejący, w związku z czym się do prezydenta udał. Nic tam mądrego nie powiedział, no ale chodzi tylko o sam fakt, że nadęta primadonna, która obrażona jest na cały świat, że przegrała wybory, no jednak wykonała taki gest, że przyjęła łaskawie to zaproszenie, nie stawiając warunków. Nic z tego więcej nie mogło wyniknąć poza samym faktem, że takie spotkanie się odbyło. No ale powiedzmy, że jest to jakieś ratowanie pozorów normalności. W każdym cywilizowanym, demokratycznym kraju to jest normalne, że kandydat, który przegrał, gratuluje zwycięzcy i pełni rolę demokratycznej opozycji. Natomiast opozycja totalna, jak ją zdefiniował Grzegorz Schetyna, polega na tym, że oni jakby odmawiają przyjęcia do wiadomości swojej przegranej. Pojawiła się zresztą taka koncepcja chora zupełnie, że chcieliby federalizacji kraju, to znaczy, że przynajmniej w tych regionach, gdzie wygrali, żeby sobie mogli rządzić. No nie będę w tej chwili tego rozwijał, ale to pokazuje, no jak bardzo, z jak bardzo trudnymi ludźmi mamy do czynienia, jak bardzo odległe to jest od demokracji, mimo że to właśnie oni mają gębę pełne demokracji, to zupełnie demokracji w samych jej podstaw nie szanują. Bardzo mi się spodobało to określenie, że prima donna przyszła na spotkanie, ale teraz właśnie, właściwie nie ma tutaj co wiele komentować. Spotkanie kulturalne, miłe, grzeczne, tak? Potem konferencja prasowa, kilka słów na temat tego spotkania, ale powiedzmy o tym, co się wydarzyło na sesji Rady Warszawy, bo my rozmawialiśmy ten temat w poprzednich porankach na temat ustanowienia ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Jak się okazało, głosami radnych Platformy Obywatelskiej ten punkt został zdjęty z porządku obrad. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, która też widziałam, że trochę Ciebie oburzyła, no ale cóż, warszawiacy tak wybrali. Strefy płatnego parkowania, nie dość, że rozszerzone, to jeszcze z 50 zł mandat za brak tak zwanego bileciku do parkowania ma zostać podwyższony do 250 zł. Proszę o Twój komentarz na ten temat, na temat tego, co się dzieje w Warszawie. Ja nigdy nie miałem żadnych wątpliwości, że Rafał Trzaskowski to jest zwykły kłamca po prostu. Tak jakby w rankingu kłamców niedbających nawet o zachowywanie pozorów,
to chyba tuż koło Roberta Biedronia, może go nawet już wyprzedził. Żadnych skrupułów w opowiadaniu, nigdy w życiu nie opuszczę Słupska, mam tutaj swoje sprawy do załatwienia, obiecuję wam, że nigdy nie będę kandydował, bo dwa tygodnie później kandyduje do Europarlamentu, obiecuje, że nigdy nie będzie, że rzuci ten, że nie wejdzie do Europarlamentu, nie przyjmie tego mandatu, przyjmuje, mówi, że jeszcze coś tam. I tak samo mamy z Rafałem Trzaskowskim, no, żeby już nie wspominać korowodów obietnic, które składał w kampanii samorządowej, kiedy to ubiegał się z powodzeniem zresztą, bo to takie miasto, o urząd prezydenta miasta stołecznego, to przez czego on tu nie obiecywał? Cudawianki, żłobki, dopłaty, obniżone opłaty, wszystkie możliwe, śmieci, nieśmieci. No, aż się po prostu nie chce. Odbudowanie Skry, prawda, jeszcze tak dalej. To aż cała strona internetowa jest, jeżeli to kogokolwiek ciekawi. No ale wiadomo, że to w specyficznym miejscu wygrałby pawian, który by miał tylko napisane nienawidzę PiSu, czy jak to teraz już salony mówią bardziej brutalnie, 8 gwiazdkami, prawda, co tam uprawiać seks z PiSem, powiedzmy tak, żeby nie naśladować tego chamstwa salonowego. No i przypomnę, tuż przed wyborami Rafał Trzaskowski opowiadał, że on by poszedł na Marsz Niepodległości. On w ogóle nic nigdy w życiu nie miał do Marszu Niepodległości. On Konfederację kocha, w przeciwieństwie do PiSu, który by chciał Konfederację zniszczyć, wyeliminować z życia publicznego, to on, prawda, by tylko z nimi rywalizował. W tej chwili znowu popisuje się pogróżkami pod adresem ONR-u, że zdelegalizuje marsz 1 sierpnia pod byle pretekstem. Mimo że właśnie sąd we Wrocławiu z właściwym polskim sądem opóźnieniem rocznym prawie orzekł, że analogiczne zachowanie prezydenta Wrocławia Sutryka, który we Wrocławiu zablokował marsz narodowców w Święto Niepodległości, było całkowicie bezpodstawne i nielegalne. No ale co z tego? Jest taki wyrok, można sobie złożyć go w buty, albo jak ktoś ma fantazję, to w zarębie staropolskiego rozrabiaki sobie płaszcz podbić tymi wyrokami i pan Sutryk se pewnie podbije i pan Trzaskowski sobie też podbije, bo wiadomo, że nie chodzi o jakieś prawdziwe zagrożenie, które by marsz w trzczący powstanie warszawskie sprawiał, tylko chodzi o ideologiczną ofensywę, o straszenie faszyzmem, jakby etykietowanie przeciwnika i wszystkie te brudne chwyty, w których ta strona polityczna się specjalizuje. No i jak mówimy właśnie o takich kłamstwach, no to przypomnijmy też opowieści Rafała Trzaskowskiego, że Lech Kaczyński jak najbardziej, on w ogóle był dumny, kiedy Lech Kaczyński był w Tbilisi. On w ogóle kocha Lecha Kaczyńskiego. Chętnie ulicę mu da. Najlepiej oczywiście, jak zostanie prezydentem, to będzie następnego prezydenta Warszawy namawiał, że powinna być ulica Lecha Kaczyńskiego i to tak jakaś poważna ulica. Ale teraz pytany, kiedy będzie ta ulica, powiedział, że jak złoży inicjatywę, to wtedy powie. No ponieważ nie złożył inicjatywy, więc inicjatywę złożyło Prawo i Sprawiedliwość, żeby przywrócić nazwę Lecha Kaczyńskiego ulicy, która obecnie nazywa się Armii Ludowej. Właściwie było wiadomo, jak to się skończy. No, Platforma oczywiście natychmiast ten wniosek odrzuciła, argumentując, że Armia Ludowa zasługuje na swoją ulicę. No może Lech Kaczyński jeszcze nie mówią, że nie zasługuje, ale to może tam kiedyś, indziej, może się znajdzie jakiś zaułek przy śmietniku, to wtedy ewentualnie. Natomiast Armia Ludowa absolutnie zasługuje, ponieważ Armia Ludowa to, prawda, była kuźnia kadry Urzędu Bezpieczeństwa, czyli obozu demokratycznego, bo przecież w 1946-1947 roku to też się nazywało obóz demokratyczny, tak samo jak oni dzisiaj się chcą nazywać. No, co do opłat, to ja zwracam uwagę na to, bo to jest, pokazuje jakby, no muszę powiedzieć, głupotę części elektoratu Konfederacji, to tego elektoratu wolnościowego, który się dał uwieść właśnie panu Trzaskowskiemu i na złość socjalistom z PiSu postanowił zagłosować na Trzaskowskiego. No więc właśnie sobie na złość głupole odmrozili uszy, ponieważ PiS jest rzeczywiście partią socjalistyczną, ale to, co prezentuje Rafał Trzaskowski, co prezentuje Platforma Obywatelska, która już od dawna nawet nie udaje partii liberalnej, no to jest najbardziej antywolnościowe na polskiej scenie politycznej. No chyba bardziej może jeszcze Adrian Zandberg, ale
ale to po prostu takie demonstracyjne pokazanie przez Trzaskowskiego od razu po tych wyborach, i zarówno w kwestii Marszu Narodowców, jak i właśnie w kwestii podejścia do opłat miejskich, jak bardzo głęboko, no wręcz tak jakbyście się chciał zaśmiać w nos tym frajerom, którzy na niego zagłosowali, i mówię, a teraz jest po wyborach, jak to mówił pan Jan Szlawandowski, no to były wybory, kampania, durne spoty, a teraz mnie pocałujcie, dzieci, no starzy ludzie pamiętają, skąd jest to zdanie, teraz kochane dzieci, pocałujcie mi się, no wiadomo gdzie, więc to zdanie właściwie Rafał Trzaskowski z uśmiechem powiada prosto w oczy swoim wyborcom. No cóż, skądś trzeba wziąć te pieniądze do kasy miasta. I Rafał Trzaskowski znalazł źródło tych pieniędzy, sugerując, że to jest walka z patoparkowaniem i na pewno też kwestie ekologiczne, czyli wjazd samochodów do centrum miasta. Teraz zmienimy temat, ale pozostaniemy przy temacie prezydenta, czy też prezydentów, bo przed chwilą o prezydencie Warszawy była rozmowa. Zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy w przyszły czwartek i już oczywiście pojawia się lista gości. I nie wiem, czy słyszałeś, ale Lech Wałęsa nie przyjdzie na zaprzysiężenie prezydenta. Powiedział, że nie podałby ręki Andrzejowi Dudzie z powodu oszustwa wyborczego. I teraz moje pytanie, czy mamy czego żałować? Oj, chyba się zapłaczę po prostu, że tam Lech Wałęsa nie jest. Znaczy mówię, chyba pan prezydent Duda się zapłacze. Przepraszam za te, co tu wykonuję, pod nieoczekiwanie słońce wzeszło i zrobiłem się taki plamisty jakiś, więc staram się tak ustawić, żeby obraz nie drażnił. Przepraszam, a to wydaje mi się ciekawszym wątkiem od Lecha Wałęsy. Natomiast ja pamiętam dobrze i myślę, że większość ludzi jeszcze pamięta, że Lech Wałęsa swego czasu publicznie przy ludziach wielokrotnie powtarzał, że on wcale nie przegrał wyborów w 1995 roku, że Aleksander Kwaśniewski te wybory sfałszował. Sypał, jak to mówił Wałęsa, czyli dosypywał głosy do urny. I tak długo opowiadał, a potem się z Kwaśniewskim zblatował. Tak jak się zblatował zresztą z ludźmi, którzy w Wojnie na Górze okładali się, to jest może młodsze pokolenie nie pamięta, co to było Wojna na Górze, więc powiem, dzisiejsi najwięksi przyjaciele Michnikowszczyzna z Wałęsą się takimi obkładali obelgami, że po prostu nie było Belgii, które by na siebie nie rzucili nawzajem. A potem się przybili sobie piątkę i razem się wzięli za zwalczanie lustratorów, prawda, bo się okazało, że jedni i drudzy mają za uszami i jedni i drudzy się lustracji boją. Więc Lech Wałęsa jest w stanie powiedzieć wszystko w każdej chwili, potem jest w stanie zdanie zmienić, kiedy mu to będzie na rękę. I no, właściwie to, co ten biedny człowiek już w tej chwili wygaduje, to powinno interesować chyba tylko jakichś psychiatrów badających przypadki manii wielkości, bo to jest przypadek kliniczny. Natomiast myślę, że jakiekolwiek znaczenie Lecha Wałęsy skończyło się w momencie tych protestów sądowych. Przypomnę, że on najpierw długo zapowiadał, że gotów jest stanąć na czele, jak go będą bardzo prosić, jak tam będą miliony, to on stanie na czele, potem spuścił z tych milionów do 100 tysięcy, potem w końcu przyjechał, stanął na czele. I okazało się, że po pierwsze, jak on się pojawił, to ten wiec się rozpierzchł niemalże, została garstka ludzi. Po drugie, w ogóle zignorowano to w faktach TVN-u. TVP Info pokazywało, transmitowało z lubością tego Wałęsę przemawiającego pod Sądem Najwyższym w Warszawie, a TVN w ogóle go ocenzurował i go w ogóle nie pokazywał. Co jest najlepszym dowodem, że Wałęsa dzisiaj w tych swoich rybackich łachach, w tych okularach spawacza jest po prostu ikoną obciachu. I to, gdzie on się pojawia, to jest, to od razu jakby traci na popularności. W tym sensie bardzo bym się zmartwił, gdyby chciał poprzeć kogoś, kogo ja popieram, bo to by mogło zaszkodzić. A to jeżeli mówi, że nie przyjdzie, to bardzo dobrze, oczywiście. Okulary spawacza, te pomarańczowe oczywiście masz na myśli. Dobrze, to teraz chwilkę się pośmialiśmy, ale teraz temat poważny, też o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu to jest temat, który podnoszony jest w polskiej polityce, to jest wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Decyzja o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego, by sprawdzić jej zgodność z konstytucją. I teraz pytanie, jaki będzie dalszy ciąg tej sprawy, czy Polsce uda się
tak po prostu wypowiedzieć konwencję stambulską, czy to jest jednostronna decyzja? Tak, oczywiście państwo jest władne, tak samo jak jest władne podpisywać jakieś umowy międzynarodowe, tak samo jest władne je wypowiadać. Procedura jest dość jasna. Musi się to odbyć w drodze ustawy. PiS ma większość sejmową, żeby taką ustawę przegłosować. Senat oczywiście zapewne, chyba że się coś zmieni do tego czasu, bo różnie tam gadają. Senat to przetrzyma 30 dni i zawetuje. Sejm odrzuci to weto i prezydent zostanie upoważniony do wymówienia konwencji stambulskiej. Myślę, że wysyłanie jej do Trybunału Konstytucyjnego jest troszkę unikiem, ale może też takim troszkę zgromadzeniem dodatkowych argumentów. No, tak wiadomo, że opozycja i tak nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, tak samo jak nie uznaje Sądu Najwyższego, no ale jednak, czy Krajowej Rady Sądownictwa, ale jednak oczywiście ma to swoje znaczenie w prawie, co Trybunał orzeknie. Moim zdaniem on nie może orzec inaczej niż stwierdzić, że ta konwencja jest niezgodna z polską konstytucją, ponieważ w polskiej konstytucji bardzo wyraźnie stoi, że co to jest rodzina, że jest to związek mężczyzny i kobiety. Natomiast konwencja stambulska definiująca rodzinę jako związek ludzi żyjących ze sobą, i tam dalej już nie wchodząc w szczegóły, wszystkie te definicje genderowe, to jest z ducha zupełnie obce temu duchowi, w którym polska konstytucja została napisana. No, mimo że pisał ją komunista Kwaśniewski, to nawet on w Polsce musiał się dostosować do tego, co większość Polaków uważa. Ta konwencja naprawdę jest szkodliwa, a przy okazji jest trochę ta cała sytuacja takim przejechaniem po stachowiczowsku, mówiąc po prętach klatki, w której małpa skacze, ponieważ znowu pobudziła ona opozycję do kolejnych idiotycznych kampanii, do demagogii, że to chodzi o zalegalizowanie przemocy wobec kobiet, jakieś tutaj bardzo żenujące zachowania feministek w Warszawie. Jeśli ktoś widział tą demonstrację pod Ordo Iuris, ja się zresztą zastanawiam, czy właściwie feministki to nie są jakieś agentki, które mają kompromitować kobiety, bo te ich zachowania, nie dość, że prostackie i wulgarne, takie dziołchy, prawda, zresztą ona się tak jakaś frakcja nazywa właśnie, dziewuchy się nazwała i bardzo słusznie, bo na miano kobiet czy dziewcząt zdecydowane. To właśnie takie dziewuchy, co tam gdzieś przy krowach robią i się tak zachowują po chamsku, po prostacku. I co mnie najbardziej zawsze u feministek zastanawia, to epatowanie, że my jesteśmy takie, one używają wulgarnych słów, takie wściekłe i że nas to wścieka i przestańcie nas wkurzać i przestańcie nas, i tego to jakby się chciało powiedzieć: pani Suchanow, czy tam inna, weź se zażyj kropelek waleriana, weź se zażyj jakąś tabletkę, weź se zrób se coś i się uspokój. Po prostu nie kompromituj kobiet, nie rób takiego stereotypu, że kobieta to jest histeryczka, niezrównoważona, która nie potrafi nad swoimi emocjami panować. No ale feministki rzeczywiście takie są. I każda taka sprawa, jak właśnie dyskusja o konwencji stambulskiej, powoduje, że opozycja uruchamia, czy właściwie sam się uruchamia jej potencjał medialno-celebrycki. A to jest potencjał robienia jej obciachu i robienia jej po prostu utwierdzania wizerunku oszołomów. Co jest oczywiście dla obozu władzy korzystne. Więc podejrzewam, że dlatego właśnie PiS będzie długo, długo rozmawiał o tej konwencji stambulskiej, zanim w końcu, mam nadzieję, ją wypowie, żeby grzać ten temat. No po prostu niech małpa skacze po klatce, niech straszy ludzi, niech ludzi widzą, że to są oszołomy kompletne, które o niczym poza sprawami rozporkowymi nie są w stanie rozmawiać, bo to buduje taki wizerunek, tu premier, prawda, tu coś tam, tu się zajmuje przedsiębiorczością, nieważne czy to dobrze czy źle, ale coś tam przynajmniej próbuje robić w poważnych sprawach, a ci tylko skaczą i właśnie krzyczą, że PiS bije kobiety, że te kobiety są wkurzone, kładą się, nie wiem, kopią nogami w tarcie policyjne i tak dalej. To już zaczyna być nudne, ale być może dla mnie, dla ciebie, no, dla nas jako ludzi, którzy to muszą zawodowo obserwować, ale może jeszcze zwykłemu Polakowi się to nie znudziło, więc ten spektakl, obawiam się, będzie jeszcze długo kontynuowany.
To jeszcze jedna krótka kwestia na koniec. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia podało informację o wzroście nowych zakażeń. To jest chyba 615 przypadków koronawirusa w ciągu doby, czyli największa ilość od początku pandemii. Czyli właściwie ta pandemia nie wygasła, ale niektórzy mówią tutaj o drugiej fali, o powrocie tego wzrostu zakażeń. I pytanie, czy to będzie miało wpływ na politykę, jak uważasz? Myślę, że wpływu na politykę to już takiego wielkiego mieć nie będzie, ponieważ no Polacy są takimi ludźmi dziwnymi, że bardzo są w stanie do reakcji emocjonalnych, ale tylko jakby przez krótki czas. Jak już im opadną emocje, to one już nie wracają. A kluczową sprawą może nie jest sam przebieg epidemii, tylko to, że już żeśmy się jakby z tą epidemią oswoili. W marcu, kwietniu to było straszne, że wszyscy mieli pełne, no wszyscy byli w lęku, bo to było coś nieznanego. A teraz to już jest znane, oswojone, w związku z czym to już takiej paniki nie budzi, jak ta, która spowodowała, że 10 maja się wybory nie odbyły, no bo rząd się troszkę przestraszył jednak tych nastrojów właśnie panikarskich. I mimo, że teraz jest więcej zarażeń, to już ludzie, już niektórzy uważają, że w ogóle to, że zmuszają do zakładania maseczek, to jest faszyzm po prostu. Równie straszliwy faszyzm jak zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Że wyegzekwować jest bardzo trudne jakieś rozmaite obostrzenia. Ludzie się są przyzwyczaili, że widzieli no, wiece wyborcze, prawda, gdzie tłumy ludzi nie zachowywały wcale jakiegoś specjalnego dystansu. I ja się spodziewam, że oczywiście to będzie szło w tę stronę i tych zachorowań będzie więcej, będzie dużo, no bo nikt poważny nie sądził, że można lockdownem zatrzymać wirusa, zwłaszcza w świecie współczesnym, zglobalizowanym. Nie chodziło o to, żeby go zatrzymać. Chodziło o to, żeby wypłaszczyć na tyle tę krzywą zachorowań, żeby służba zdrowia nie stanęła w sytuacji, nie znalazła się w sytuacji takiej jak we Włoszech czy Hiszpanii, że mamy jeden respirator, 10 umierających i nie wiadomo teraz, komu ten respirator dać, ponieważ cały czas udało się, że tak powiem, utrzymać ten potencjał i nie było tragicznego przebiegu. Liczę na to, że to się uda nadal, natomiast my się po prostu przyzwyczajamy do tej choroby i będziemy z nią żyli oczywiście, tak jak z innymi rodzajami grypy, ona pewnie będzie wracać w różnych tych, no to już rozmowa z wirusologiem. Na politykę w każdym razie sądzę, będzie to miało wpływ coraz mniejszy. Dokładnie. Rafale, w takim razie powiedz jeszcze tylko tradycyjnie na koniec, co w saloniku politycznym, zaprośmy na salonik i żegnamy się. No myślę, że w saloniku oprócz tych tematów, które poruszaliśmy, też porozmawiamy o tych prowokacjach LGBT-owskich w Warszawie. Myślę, że porozmawiamy o wewnętrznych porachunkach w Platformie Obywatelskiej, bo to zaczyna ciekawie wyglądać. I także o przykrych wiadomościach w kwestii tak zwanej ustawy 447, które do nas doszły. Departament Stanu amerykański nie odpuszcza, do tego się jeszcze dołączyły naciski brytyjskie. Także zapraszam serdecznie, będzie Agaton Koziński, prawdopodobnie i Mariusz Gierej. Stała pora, 11 godzina w niedzielę. Do zobaczenia w takim razie powiem. A za dzisiaj już Ci bardzo serdecznie dziękuję i Państwu również. Ja Tobie również dziękuję, pozdrawiam Cię serdecznie, dołączam się do tego zaproszenia. Salonik Polityczny, niedziela, godzina 11, a Państwa zapraszam na kolejne rozmowy. Do zobaczenia za chwilę.